Dyrektor zawodu Artur Kujawiński dekoruje zawodniczkę. Medal Mistrzostw Polski. Brąz. Czek na kaskę. 1000 złotych, tak. Gdzie to zrobić? Nie, jeszcze puchar. Na pucharze mamy formułkę, którą odczytam. 11. Polski Związek Lekkiej Atletyki Mistrzostwa Polski Kobiet w biegu na 10 km. Trzecie miejsce tytułu drugiej wicemistrzyni Polski Poznań. 11 listopada 2022 roku. Po prawej stronie herb miasta Poznań, po lewej stronie logo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Takie puchary pięknie opisane otrzymują zawodniczki. Miejsce drugie. Tytuł wicemistrzyni Polski uzyskuje z czasem 33 minuty i 40 sekund reprezentantka Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego Sabina Jarząbę. Sabina, mistrzyni Polski w biegu na 5 km. Jako że 5 dni temu wywalczyła tytuł mistrzyni Polski, więc w ciągu jednego tygodnia dwa tytuły na mistrzostwa Polski. I to w ciągu dwóch patriotycznych imprez, bo mistrzostwo zdobyte na niepodległej piątce tak na pewnie narodowym. Czas na zwyciężczynię. Miejsce pierwsze, czas 32 minuty 45 sekund wywalczyła, zdobywając tytuł mistrzyni Polski, reprezentantka Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Izabela Paszkiewicz. Wow, brawo, 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 Iza! Dla Izy to nie nowość, w swojej kolekcji już kilkadziesiąt medali, w tym tytuł wicemistrzyni świata żołnierzy. I czas na poder. Super.
Thank you.